Na warszawskich targach fantastyki w domu braci Jabłkowskich naszym gościem jest pan Mariusz z Antykwariatu Grochowskiego. Panie Mariuszu, proszę powiedzieć, co miłośnicy fantastyki mogą znaleźć tu na pana stoisku na targach i także w antykwariacie? Serdecznie zapraszamy do Antykwariatu na Grochów, na prawą stronę Wisły. Każdy miłośnik fantastyki znajdzie tutaj coś dla siebie. Zresztą nie tylko fantastyki, prawda? Tutaj w tym wypadku jesteśmy na warszawskich targach wyspecjalizowanych już w konkretnym rodzaju literatury, między innymi, prawda? Natomiast coś innego też każdy inny czytelnik u nas znajdzie. Tutaj mamy co? Mamy twardą science fiction, mamy Asimowa, mamy braci Strugackich, prawda? Mamy bardzo duże spektrum, jeśli chodzi o literaturę fantasy, mamy komiksy oraz to, co młodzież w tym momencie ceni chyba najbardziej, czyli mangi, prawda? Japońskie komiksy, które cieszą się niesamowitą popularnością i mają bardzo dużą rzeszę zwolenników, czytelników. Państwa antykwariat, gdzie się znajduje konkretnie na Pradze? Jesteśmy na Grochowie, na ulicy Kickiego. Jak teraz wygląda, bo jestem bardzo ciekawy, bo Warszawa jest takim miastem, w którym nie ma wielu antykwariatów. Jak byłem kiedyś w Łodzi na Piotrkowskiej, to byłem aż zaszokowany tym, że się idzie i są olbrzymie antykwariaty. W Warszawie nie ma. Czy to wynika z tego, że po prostu w Warszawie nie ma lokali, czy dlatego, że nie ma w Warszawie zainteresowania książkami? Jest zainteresowanie książkami, to jesteśmy tego doskonałym przykładem. Książki czytają i młodzi, i starsi, natomiast tak, Warszawa jest drogim miastem, może też w jakiś sposób to wynika z tego, jakby tutaj z tej opcji, że trzeba zapłacić za lokal, prawda? Im lepsza część miasta, tym to jest droższe, więc wiadomo, koszta są czasami kolosalne, ale trzeba jeździć, trzeba się pokazywać, zdobywać swoich klientów, także czytelnicy u nas znajdują to, czego szukają. Ja jestem z tego pokolenia, które wychowywało się właśnie na fantastyce, nowej fantastyce, Diku, Bułyczowie, czy polskiej fantastyce społeczno-politycznej, a dzisiaj młodzież co czyta? Dzisiaj młodzież czyta mangi, czyta dużo fantazy i tutaj jest, ale też jest możliwość w tym gatunku docierania do, no powiedzmy, tych młodych warstw, do których chcielibyśmy dotrzeć również z naszymi poglądami. Tak, nie oszukujmy się, ja przypominam tutaj taką historię z Andrzejem Sapkowskim, Wiedźminem, który kiedyś na łamach Gazety Wyborczej był zdekonspirowany jako taka literatura wręcz faszystowska, bo wzbudzająca, wmawiająca ludziom, że istnieją jakieś spiski i przez to ludzie zaczynają wierzyć w spiskowe teorie dziejów. A tak od siebie, jakby pan mógł polecić? Przychodzi do pana młody człowiek, pyta się, co warto z fantastyki polskiej, zagranicznej przeczytać? Kilku autorów, kogo możemy polecić? Dosłownie kilkanaście minut temu odwiedził nasze stoisko Andrzej Pilipiuk, także mogliśmy znowu słową piątkę przybić. Na każdej imprezie, na każdym konwencie fantastyki on bywa. Także już się pamiętamy, prawda? Przypomnijmy, że Andrzej Pilipiuk jest wielkim polskim patriotą. Kandydował między innymi z różnych partii wolnościowych. Nie kryje swojego antykomunizmu, który przemyca ordynarnie w swojej literaturze, która jest niezwykle poczytna. Kolejnym autorem oczywiście jest Jacek Piekara, który szkoda, że nie pokazuje się na tego typu konwentach, ale jego książki się sprzedają świetnie. Sam jestem wielkim fanem cyklu inkwizytorskiego, prawda? Przypomnijmy, Jacek Piekara to jest ten pisarz, który podpadł Dorocie Wellman i został skazany na 450 tysięcy złotych kary. Więc tak i zapewne, czy bywa Konrad Lewandowski? Konrad Lewandowski nie bywa. Jego książki
No dobrze, sprzedają się gorzej, wiadomo, Fabryka Słów ma swoich autorów, których świetnie promuje, książki się sprzedają świetnie, są kolejne wydania, prawda, cykli, które cieszą się dużą popularnością. No Konrad Lewandowski troszeczkę jak gdyby ma mniejsze, chyba może, nie wiem, poparcie wśród dużych wydawców. Czemu nie można się dziwić, znając jego aktywność w internecie? Co jak co wroga sobie umie stworzyć, a jak się ma fantastyka społeczno-polityczna, która, pamiętajmy, Ziemkiewicz, Regalica, jest trochę nazwisk, trochę wznowień, a jak czy to jest jeszcze literatura kupowana, czytana? Niszowa. Tutaj nie ukrywam, że jest to literatura niszowa. Trzeba znaleźć odbiorcę. U nas, nie ukrywam, bywa bardzo rzadko. Czyli kończąc, konstatacja jest taka dla nas, dla mnie jako działacza politycznego, że musimy robić po prostu patriotyczną mangę i anime. Co chyba nie jest problemem, znając to, co się dzieje w Japonii, gdzie jest wszystko. Wczoraj sprzedaliśmy mangę poświęconą bitwie pod Grunwaldem. Taka też się ukazała. Ale to jest nasza polska czy... Polska manga. Polska, tak. Nie japońska. No, to... Są rysownicy mang, którzy inspirują się mocno także Polską, jeśli chodzi o umundurowanie, uzbrojenie naszej armii, czy jeśli chodzi o Księstwo Warszawskie na przykład. Jest to duża inspiracja wśród niektórych rysowników. Bardzo dziękujemy, zapraszamy. Przypomnijmy, antykwariat Grochowski. Jaka ulica Kickiego? 12. Kickiego 12.